Witamy. Temat na dziś? Dzisiaj mówimy o warzywach korzeniowych i zabiegach na jakość warzyw. Zapraszamy. Warzywa korzeniowe, czyli seler, marchew, pietruszka. W tej chwili jesteśmy na selerze. Salary też miały trudny początek. Były wykonywane zabiegi mechanicznego obrodlania, obieszczania tych upraw. Faktycznie bardzo dobrze seler na to reagował, ponieważ po upałach i opadach zrobiła się taka warstwa gleby, która powodowała, że nie ma powietrza przy korzonku. Na tym polu widzimy też, mamy takie miejsca, które są podmokłe. Widzimy, że ta gleba też jest zbita tymi intensywnymi, takimi jednorazowymi opadami. Cały czas są problemy na polu, dlatego on tak troszeczkę wolniej rośnie. Teraz już takich zabiegów nie możemy zrobić, bo nie można przykryć tego korzenia. To też będzie powodowało deformację tej części podziemnej, a właśnie tą część budujemy i ona będzie naszym plonem. Widzimy tu nadmiar wody. Są takie miejsca na polu, gdzie jest lekki skłon i tutaj gromadzi się woda, robią się kałuże. I tak właśnie broni się seler przed nadmiarem wody. Robi bardzo dużo tych bocznych korzeni włośnikowych, co później utrudnia mycie tego towaru, czyszczenie, no i przechowywanie. Seler z takiego pola będzie się nadawał tylko i wyłącznie do szybkiej sprzedaży, bo oczyszczone z tych korzeni właśnie, które tu poprzerastały, będzie bardzo słabo się przechowywał, bo miejsca, gdzie podrywamy te korzonki, stanowią od razu miejsca, w których bardzo łatwo będą się rozwijały choroby. W tej chwili możemy jeszcze cały czas robić zabiegi z mikroelementami. Seler jest taką roślą, która bardzo lubi mikroelementy. Ważny jest bor, mangan, molibden, więc na pewno produkt Green Mix, ale takim zabiegiem na jakość będzie też zabieg z wapniem. No tak, bo tutaj jeszcze należy zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę mamy jeszcze sporo czasu, tak? Bo zarówno w selerze i w tej marchwi pietruszce, która będzie kopana dopiero na jesieni, no mamy jeszcze sporo czasu na wykonanie tych zabiegów. I tak jak mówisz, bardzo ważny zabieg z mikroelementami i wapniem. Do tego możemy dodać produkt NutriGreen. Jego dajemy w dawce 1 litra, Green Mix 0,5 kilo, no i CalGreen w standardowej dawce 2 kg. No, a później przechodzimy do tych zabiegów, gdzie najistotniejszym składnikiem, jaki podajemy, jest fosfor i wapń, czyli tych zabiegach końcowych. Tak, więc no tutaj jeśli chcemy wybudować bardzo dobrą jakość selera, to bardzo ważny będzie bor, żeby nie było tych przestworów pustych w korzeniu. Podobnie w marchwi i w pietruszce, żeby one nie ciemniały. Ale też wapń, żeby były odporne na te wszystkie uszkodzenia mechaniczne. Więc każdy z tych składników pokarmowych odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o jakość później tego towaru. Tak jak powiedziałeś, mamy jeszcze trochę czasu do końca sezonu. Jest połowa sierpnia, one będą zbierane we wrześniu i w październiku. Musimy faktycznie nadgonić troszeczkę ten wzrost, który był spowolniony na początku. Więc wszystkie te zabiegi, które wymieniliśmy, jeszcze spokojnie zdążymy zrobić. Tak, trzeba jeszcze może zwrócić uwagę na to, że jednego składnika trochę unikamy. Tak? Nie dajemy tak naprawdę już produktów z dużą ilością azotu. No, jedynym wyjątkiem są tu produkty aminokwasowe, ale już w tych zabiegach końcowych no, stosujemy produkty oparte na aminokwasach roślinnych. Tak? To jest jedyne źródło azotu. Jeszcze przełom lipca i sierpnia to jest taki czas, kiedy azot podsiewamy w selerze, ale to jest faktycznie ostatni moment, kiedy to robimy. Później zostaje nam dokarmianie doniczne. Ta roślina musi zacząć budować tą część podziemną i przygotowaliśmy stanowisko tak, żeby tam znalazły się wszystkie składniki niezbędne do wybudowania tego plonu, a my dolistnie możemy tylko wspomóc to odżywianie i spowodować, żeby ono cały czas tak przebiegało równomiernie. Czyli tak jak mówiłaś, ostatnie zabiegi, które są oparte na fosforze wapnie, czyli produkt Calfon. No i tutaj możemy dodać produkt Great lub produkt Hascon M10, no i również z Greatem. No i cały czas możemy też w tych małych dawkach, tak jak zawsze to zalecamy, dodawać produkt Green Mix.
Musimy też dobrać zabiegi do kondycji roślin. Przeszliśmy tutaj po kilku polach tego plantatora. Celer ma na dwóch polach. Jeden wygląda lepiej, drugi gorzej. To w tym roku naprawdę różnie wygląda na różnych polach, bo czasami rodzaj gleby ma ogromne znaczenie. Tutaj też musimy jakby spoglądać na tą roślinę, jak ona wygląda i tak dobierać dawki i częstotliwość zabiegów dolistnych. No i to, co jest najważniejsze, to oczywiście warunki pogodowe, jakie będą występować. One też jakby nam tutaj argumentują wykonanie konkretnych zabiegów. My nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym w sumie zabiegu, który my możemy wykonać w przypadku wysokich temperatur, jakie właśnie będziemy mieli w najbliższych dniach. To jest zalecany przez nas produkt Revival. On w dawce 1,5 litra. To jest taki produkt, który zawiera aminokwasy, wapń i molibden, czyli takie składniki, które tą roślinę po tych upałach nam będą regenerować, jak też również ją do tych wysokich temperatur przygotowywać. Dzisiaj się już żegnamy i zobaczymy się pewnie na tych samych uprawach przy zbiorach. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.